Cześć, na początek bardzo fajne pytanie, które zadało bardzo wiele różnych osób. Brzmi ono tak. Jeżeli przez kulę ziemską aż do jądra Ziemi i drugiej strony planety przewiercę tunel i wsadzę do niego rurę, to co się stanie, jak do niej wskoczę? Okej, no to mamy rurę przez całą planetę, wwierca się w dół, przechodzi przez jądro i wychodzi dokładnie po drugiej stronie i chcemy do niej wskoczyć. Dobra, musimy ten układ uprościć i to drastycznie uprościć. Powiedzmy, że nie ma tam żadnej temperatury ani ciśnienia. Wyrzucimy też powietrze, bo nie interesuje nas specjalnie opór powietrza, spowalnianie przez powietrze, wzrost ciśnienia. Interesuje nas grawitacja. Dobra, czyli wskakujemy do środka, nogami w dół i zaczynamy spadać. Nabieramy prędkości, rozpędzamy się. I w pewnym momencie docieramy do jądra Ziemi. A tam czeka nas stan nieważkości. Bo zwróćcie uwagę, że planeta jest nadal obok Was. Tyle, że we wszystkich kierunkach dookoła. Kiedy stoicie na powierzchni Ziemi, to cała, no, tak uprośćmy, cała masa planety jest pod Wami. A w centrum Ziemi jest wszędzie dookoła Was. I wszędzie ciągnie was, we wszystkich kierunkach, ciągnie was z taką samą siłą, co oznacza, że te siły się równoważą, a wy pozostajecie w spoczynku, co odbieracie jako stan właśnie nieważkości. Ale ponieważ po drodze nabraliście już bardzo dużej prędkości, to oczywiście nie zatrzymacie się w centrum, w tym stanie nieważkości, tylko błyskawicznie przelecicie dalej. I kiedy miniecie centrum planety, to zacznie się dziać coś ciekawego. Bo kiedy mijacie centrum, to za wami pozostawiacie większą część planety niż przed wami. A to oznacza, że grawitacja za wami robi się coraz silniejsza względem coraz słabszej grawitacji przed wami. Zbliżacie się coraz bardziej do powierzchni z drugiej strony planety, z drugiej strony rury. I pamiętajcie też, że skoczyliście po tamtej stronie, wskoczyliście do rury nogami w dół, więc teraz wydaje wam się, że zbliżacie się do powierzchni i jesteście do góry nogami. I zwalniacie coraz bardziej, zwalniacie, zwalniacie. Jak to jest powierzchnia, to lecicie nogami do góry i tu osiągacie zerową prędkość i zaczynacie spadać w dół i cykl zaczyna się powtarzać. Jeśli wyeliminować wszystkie te przeszkadzajki, o których mówiliśmy na początku, to ten cykl będzie trwał wiecznie. Będziecie krążyć w taki sposób, powtarzać ten cykl w nieskończoność i nie zatrzymacie się nigdy. Ten ruch jest w zasadzie bardzo podobny do po prostu orbitowania, tyle że po ekstremalnie spłaszczonej orbicie. Dobra, kiedy zacząłem mówić o tym, że ten ruch będzie trwał wiecznie i nic go nie zatrzyma, zapewne w wielu głowach zapaliła się lampka z napisem perpetuum mobile i darmowa energia. Jeśli uznamy sobie za perpetuum mobile na przykład księżyc, który krąży wokół Ziemi i nic go nie napędza, to nie widzę problemu, żeby również takiego człowieka, który wskoczy do rury, nazwać tytułem perpetuum mobile. Ale jeśli chodzi o tak zwaną darmową energię, no to oczywiście tak różowo już nie jest, ponieważ każda próba przejęcia jakiejś ilości, jakiejś części energii z tego ciała za pomocą, nie wiem, jakichś łopatek, które on by po drodze poruszał, skutkowałaby zabraniem mu tej energii, czyli po prostu spowolnieniem. I miałby jej coraz mniej i oscylowałby coraz bliżej jądra, aż w końcu by się w nim zatrzymał. Dobra, trochę się rozgadałem, więc może jakieś jeszcze dwa szybkie pytanka na ten odcinek. Przyszło ich naprawdę sporo, naprawdę bardzo dużo pytań. Jak powstaje orgazm u kobiety? Nie mam pojęcia. Ale wiecie, czasami praktyka jest ważniejsza niż teoria. Czym jest ciemna materia? Świetne pytanie. Nie mam pojęcia. Ale wiecie co? Nie ma na tej planecie człowieka, który wiedziałby, czym jest ciemna materia. Ok, dzięki za wszystkie pytania. Możecie przesyłać je dalej na Facebooka, maila lub prywatne wiadomości na YouTubie. No i co? Dzięki i do zobaczenia.